Na program zaprasza www.kultura.tarnow.pl. Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Koncerty, spektakle, spotkania. Tak zapowiadają się najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje kultury przygotowały na nadchodzący czas kilka propozycji. Ze strony www.kultura.tarnów.pl polecamy następujące wydarzenia. W piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury wystąpi Sławek Jaskółkę Trio. Zaprezentują materiał z najnowszej płyty zatytułowanej On, która ukazała się jesienią ubiegłego roku. Album jest zgłębieniem sztuki improwizacji jazzowej oraz pracą nad strukturą kompozycji. W warstwie stylistycznej utrzymany jest w duchu modern mainstreamu i współczesnych kierunków jazzu europejskiego. Początek koncertu w piątek o godzinie 19.30. W Muzeum Etnograficznym w Tarnowie trwa 27. edycja regionalnego konkursu na pisankę ludową i plastykę obrzędową związaną z okresem Wielkanocy. W ramach tego konkursu 19 marca w godzinach od 10 do 12 odbędzie się kiermasz, na którym będzie można nabyć pisanki, palmy i inne ozdoby świąteczne. Jak co roku, to gościmy w Muzeum Etnograficznym właśnie twórców ludowych, którzy wyżywają się, jeżeli mogę tak brzydko powiedzieć, w plastyce obrzędowej związanej z okresem Wielkiej Nocy. Czyli możemy tu zobaczyć pisanki, palmy wielkanocne, stoły wielkanocne, takie jak dawniej powinny wyglądać, ale także jest trochę współczesności, bo mamy takie współczesne stoiska i współczesne pisanki. Mamy rzeczy, które są oceniane w kilku kategoriach. Jest to kategoria pisanka tradycyjna, plastyka tradycyjna, obrzędowa, ale także jest i pieczywo obrzędowe, tradycyjne. I mamy kategorię współczesną, gdzie jednym z głównych warunków jest to, że materiał, który jest używany, raczej powinien być naturalny, to znaczy myślę głównie o jajku, żeby to było jajko. Może być przepiórcze, gęsie, kacze, no nawet mamy jajo strusie, ale ma być to jajo. To jest to główna baza tej naszej pisanki kolorowej. No i oczywiście palmy. Zależy z jakiego regionu tutaj grupy przyjechały, to mamy też różne palmy, bo są palmy typu supowego, krzyżowe, wiechy. Zależy jakie, z jakiego właśnie regionu się nasi goście tutaj zjawili. W konkursie udział weźmie ponad 300 autorów. Konkurs trwa od poniedziałku do soboty 19 marca. Dwie wystawy Tadeusza Koniarza, Paryż dla dwojga i Bez pardonu, prezentowane są teraz w kampusie Instytutu Ochrony Zdrowia Tarnowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Wystawa Paryż dla dwojga to projekt autora, który prezentuje różne konfiguracje par w mieście zakochanych. Równolegle prezentowana jest również wystawa Bez pardonu, która pokazuje Paryż po ostatnich zamachach terrorystycznych. Dwie wystawy, Paryż dla dwojga i Bez pardonu. Dwa różne tematy, Paryż dla dwojga, bardziej taki powiedzmy dla par, też dla ludzi, którzy niedługo zbliżają się walentynki. Pod tym kątem też ta wystawa była robiona. Wystawa Bez pardonu jest wystawą po prostu, która mnie, zrobiłem tę wystawę dlatego, że zaskoczyła mnie wykonując zdjęcia do wystawy właśnie Paryż dla dwojga w listopadzie ubiegłego roku. Zostałem zaskoczony przez ataki terrorystyczne w Paryżu i przerwałem jakby pracę nad tą poprzednią wystawą i wykonałem trochę zdjęć takich reporterskich bardzo do wystawy Bez pardonu. Fotografowałem Paryż przez 4 dni po ataku i to, co się działo później. Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.kultura-tarnów.pl.